Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. I co, na samym wstępie chciałem wam przypomnieć o challenge'u 10 tysięcy do wakacji. Mam nadzieję, że uda wam się to wbić. Zostawiajcie subskrypcję, ja będę bardzo wdzięczny. Oraz jeżeli do godziny 14, dzisiaj, czyli w sobotę, dobijecie 120 łapek w górę, to kolejny odcinek właśnie będzie o 14. Mam nadzieję, że wam się uda. Bo chcę zrobić taki mini maraton dzisiaj. No i co, wsiadamy sobie do 60-taczki. Niestety trzeba pozbierać kostki. A że troszkę tego jest, jestem sam, no to troszkę mi to zajmie. Więc dzisiaj taki bardziej chilloutowy odcineczek. A przysiądę się na kierownicę. Taki bardziej, wiecie, pogadam sobie jakieś głupoty, bzdety i tak dalej, więc zostańcie. A tak serio, to sobie część podbieram, porobię cięcie i tak dalej, żeby nie było takie monotonne, bo chcę dzisiaj to na odcinku zrobić, więc taki dla mnie dłuższy odcinek, dla was klasycznie 10-15 minut, więc nie stresujcie się. I może hashtag autosankie, przypinam ci serduszko. Dobra, przepraszam, musiałem zobaczyć, czy mi się nagrywa. Hashtag autosanki i ja właśnie przypinam ci serduszko. Pamiętajcie właśnie o tych łapkach i też o subskrypcji, jeżeli kanał się spodobał. No i mam nadzieję, że dobijemy do wakacji te 10k subów. Może jakieś wtedy vlogi lecą, chociaż nic nie gwarantuję, bo jednak to zależy. Ale się coś ogarnie. Jak widzę ilość tych kostek, to jestem załamany. A poza odcinkiem zdjęłem sobie nadstawki, gdzieś tam leżą w shopie. Zdejmowałem sobie, że mi nie przeszkadzały. Sąsiad miał mi pomóc, no ale on niestety też ma jeszcze żniwa, więc nie patrzcie na to. O, trochę będę miał lipę z tym, że... Czekajcie, troszkę sobie powrzucam i zacznę wtedy układać. Dopiero na przyczepie. Taki troszkę luźniejszy odcineczek dzisiaj. Właśnie, bo trzeba zbierać te kostki. Myślę, że mi tu pewnie z pół godziny, jak nie więcej, zajmie. Ale dla was to będzie jakieś 10 minut. Miałem zrobić speedgame, ale boję się, że no mój kochany komputer jak zwykle nie zadziała zbyt dobrze, gdy ja zacznę robić tego speedgame'a i potem mogę mieć problemy z renderem. Tak. Trochę nie wiem, ale czuję się tak lipnie, bo troszkę chory jestem. Ej, nawet nie idzie to źle, tak szczerze powiem. Myślałem, że to będzie szło... tylko że to strasznie przenika, jak się trzyma, nie? Nie ma kolizji. No, dobrze. A już belki? Do belki mają kolizję, a już do burt? Nie. No, to fany. O, dobra. Myślę, że sobie może w sumie to na jedno zmieścimy, ale się okaże. Wszystko. Też nie mówcie, że się źle ładuje, bo to jest wiadome, bo ja nigdy kostek w realu nie układałem. U mnie, odkąd pamiętam, jest prasa rolująca. No bo to jednak wygoda, szczególnie, że u nas siano. Siano sporo. To. Jakby to trzeba było ręcznie, to tak człowiek by się trochę zawalił. Ale chociaż w niektórych gospodarstwach wiem, że nawet są duże gospodarstwa, mają kostki, bo wygoda. W sensie wygoda z... Później mają gdzieś na oborach albo coś tego typu. Rzucą sobie kostki i nie muszą z belami ściągać. Albo nie mają właśnie miejsca na bele okrągłe. Bo jednak przy belach okrągłych, no, trzeba mieć troszkę więcej miejsca, też dochodzi lepiej wtedy mieć turę i tak dalej. A nie każdy chce mieć tego tura, czy tam nie każdego, nie każdemu jest potrzebny. Okej, dobra, powolutku sobie poukładamy. Ej, nie no, serio, całkiem zgrabnie to idzie, nie? Myślałem, że ogólnie burty są zamknięte, bo tak będzie lepiej. Czekajcie.
Czy to się tak da się obrócić? To trzeba tak. Tak, tak. Tak. Zrobię. Aha, no i znowu się wywaliło. O, no, 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 ty kostko niemiła, ty. Dobra. I teraz mam nadzieję, że się nie wywali. O, dobra. 200 IQ normalnie. Możecie pisać tematy na odcinki, o czym mam tam pogadać. Jakieś pytania możecie zadawać, to będę w następnym odcinku odpowiadał. Też muszę co nieraz cięcie robić, bo jestem chory, no i wiecie, trzeba się wysmarkać, a nie chcę na odcinku. Nie lubię smarkać w miejscach publicznych. A to kanał to trochę jest takie miejsce publiczne. O, właśnie. Jest 14 po teraz. Że tak i pewnie minęło z 2-3 minuty. Czyli powiedzmy, że od 11 po 22 zacząłem. Bo nagrywam to w piątek oczywiście. Żeby mieć na zapas. Znaczy no nie tyle co na zapas, tylko po prostu na jutro. Zawsze nagrywam dzień wcześniej. Ale ladzi. O, puściło. Później sobie to na jakiś stóp poukładam. Albo w sumie zostanie na przyczepach, bo myślę, że do żniw raczej to spasiemy. Więc nie będzie sensu. Zobaczymy, czy będą przyczepy potrzebne. I też zobaczymy, ile nam tutaj wejdzie. A ile będzie kostek siana. Bo jeszcze właśnie na siano będę musiał pozbierać. Bo chyba raczej zostawię sobie. Bo też był taki plan, żeby sąsiad mi przyjechał, sprasował. Albo ja bym sobie od niego prasę pożyczył. Ale... tyle co mam tam, to wiecie, pozbieram sobie. Taki jeden sezon mogę sobie zrobić zbieranie kostek. Bo nie pierwszy raz w farmingu tak układam. Muszę się wam przyznać. Teraz tak, teraz zrobię sobie tutaj jeszcze. Taki... Ba. Nie. To jest najgorsze, nie? Że wy wcale nie czujecie tej kostki. Jakbym tutaj dopchał. Dobra. Ty, jak podopycham, to się jeszcze jedno zmieści tam. O, nie, to nie, to nie, to tylko to. I. Dobra. To nie jest takie złe. To układanie. Zawsze na autoloadzie się jechało. No w sumie nigdy się nie bawiłem w takie coś. Nigdy nie miałem na to weny i czasu. Więc pozytywnie. Pierwszy raz sobie takie coś robię, więc nawet nie jest tak źle. Czekajcie, muszę sobie jakoś tak wiecie, zorganizować pracę. Bo nie mogę zapiąć te. Nie. Czekajcie, to L-ko się zapinało chyba. Może nie. Może tu mogę. Czemuś chudów nie mam. Ogólnie, sorry, nie ogarnąłem, że chudy mam na ten sam przycisk, co cięcia w programie. Więc no, pozytywnie. A właśnie zrobię sobie cięcie i zaraz do was wrócę. Dobra, witam po cięciu. Trochę sobie poukładałem, ale jeszcze dużo przede mną. Więc raczej na odcinku tego nie zrobię. Bo już mam 8 minut, więc... No serio, szybko to leci. O, nie ogarnąłem nawet, że tyle już minęło. Czekajcie, muszę sobie na kucajka. Ue. Tak. I... tak, tak, o. Oto to. Jak ten cielaczek u Jarka Ogarka. Oto to. Czekajcie. Teraz kładziemy tak tu. Dobra. Ja tu wyższa matematyka normalnie. Czekajcie, położę sobie to nie tak, a tak. Bo chcę sobie tą samą wysokość zatrzymać, a chcę zrobić taki, wiecie, stożek. O, dobra.
Nawet to się idzie ogarnąć. No wygląda to średnio, takie trochę ulane. Ale pierwszy raz układam. Znaczy te kostki mi się zdaje, że w realu są takie bardziej. Te one są długość takie jak pewnie połowa tej. No więc no. Też inna trochę sprawa. W 13 takie były kostki. One może były teksturowo brzydsze i tak dalej. Ale modelem chyba były lepsze. W sensie skalą. Poładuję sobie najpierw troszkę i później dopiero będę układał. W sumie mogę tu podjechać. Zaraz podjadę. Nie wiem, czy sobie po prostu załaduję dwie przyczepki, zjadę na gospę. Tym jeszcze sobie kiedyś pozbieram poza odcinkiem. Bo no nie, że się wszystko rozwali. Co tu się stanęło? Czekajcie, czekajcie. Tu. Boże. Nie, pogubiłem się, szczerze powiem. A nie, dobrze jest. Teraz tak. To 90 stopni. O, tak o. O, tak o. Okej. Dobra. Tu nie patrzcie, bo tu się przesunie trochę. To. Wszystko. O. Nie lubię takich odcinków, bo trzeba się skupić trochę. A mi tak średnio się dzisiaj chce skupić, no bo jednak jak się jest chorym, to tak średnio idzie. Ciężko się skupić, ale jakoś tam powoli. A czekajcie, tu jeszcze kostka była. Okej. Zobaczymy. Myślę, że sobie przyczepkę. Na odcinku to już raczej nie. W odcinku tu już sobie raczej nawet przyczepki nie załaduję, ale poza odcinkiem sobie dokończę. Czy zrobię jeszcze zaraz cięcie i na przykład zobaczymy się, jak już będzie jedna naładowana. Myślę, że jeszcze jest 2-3 warstwy. To trzeba trochę w tą stronę. Aż tak. O. Dobra. Gitara. I tu zacapowujemy. Big, ale troszkę już pod górę ma ciężko, trzeba przyznać. Zobaczymy, ile tej słomy tu wejdzie. Nawet nie wygląda to aż tak źle. Mogłoby być lepiej, wiadomo, ale równie dobrze mógłbym zostawić nadstawki i wrzucać na pałę. Też by było jakoś, ale już chciałem sobie troszkę pokładać. Mam tu akurat trzy koło siebie. Więc docenijcie to. Już trochę trudno się tak wysoko ładuje. Dobra. Tak go sobie ładuję, wiecie, po kilka i dopiero później układam. Też za dużo nie może być naładowanych, bo nie ma jak tego tam później układać. Dobrze. Właśnie o tym mówię, że tu będzie mi troszkę przeszkadzało. Teraz na dół się przesunął. To jest frustrujące troszkę, bo to aż się jak wszystko, wiecie, robi ugi bugi. Tak. I tak. Damy sobie hashtag kostka. Ja przypnę ci serduszko. I jestem mega wdzięczny, że oglądasz. Że właśnie jesteś do praktycznie końca, bo to. O, fuck. No nie. Czekajcie. Dobra. Tu jest krzywo troszkę, ale
Ale mniejsza. Ogólnie mówiłem wcześniej, która jest godzina, to teraz jest 50, nie? Nie pamiętam, która była 14 chyba po. Albo 24. Nie, chyba 14. Ale sobie ręki uciąć nie dam. Więc macie wizję, ile ja już tu nagrywam. Też, no, tak jak mówiłem, ciężko mi się skupić dzisiaj. No, wyrzuciłem, no nie. Ale tak, tutaj wezmę sobie taką jedną kostkę. To będzie taka moja linijka. Bo tak to sobie mogę elegancko dopychać. No nie, fuck. Więcej tego nie układam, nie? Ja jestem jak geniusz i tak dalej. Ja nie lubię układać. Ja wolę podawać. Kogoś sobie znajdę na serię, tylko do zbierania kostek. Mogłem posiedzieć te 20 minut i dodać ten autolat. Szybciej by było. No ale chciałem się takie coś pobawić. Bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc. No i teraz zaczynam. Teraz się zaczynam domyślać, czemu tego nigdy nie robiłem. Tak, tutaj mi kostkę zżarło. Spróbuję wsadzić, chociaż boję się, że to będzie wielka karamba. To będzie tako. I to będzie tu. Nie, no jakoś tam pasuje. Ale to sobie muszę. Okej. Ulane. Ulano fest. Dobra, no to ja się będę z wami żegnał. Resztę pozbieram poza odcinkiem. Pamiętajcie o hashtagach. Jeszcze dam sobie trzeci Ursus. Już dla takich prawdziwych widzów. A co? Do następnego. Pamiętajcie o subach. Łapka w górę. 120 w górę i widzimy się o 14. Elo!